Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po drogerii Natura i drogerii Hebe. Głównie w tym filmie skupiłam się na kosmetykach do pielęgnacji twarzy i aktualnych promocjach, także zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza półka z promocjami, która przyciągnęła moją uwagę, to półka z kosmetykami Botanik. Kojarzę tę firmę za przyjazne portfelowi ceny i naturalne składy i wydaje mi się, że te kosmetyki są dostępne tylko w naturze. Kiedyś używałam ich kremu pod oczy i jak za 17 zł, to uważam, że jest godny zainteresowania. Teraz najbardziej zaciekawiło mnie to serum antyoksydacyjne z 5% witaminą C i acerolą, które bardzo przypomina mi esencję Ziosi, którą kiedyś miałam i bardzo lubiłam, a która kosztuje ponad 2 razy tyle co to. Moją uwagę zwrócił też tonik z kwasami AHA, borówką i pomarańczą, który świetnie będzie sobie radził z przebarwieniami, na przykład tymi po niedoskonałościach. I tutaj chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że z tyłu opakowań marki Botanik są rozpisane dokładnie wszystkie składniki kosmetyków, co bardzo ułatwia zrozumienie, co dokładnie będziemy nakładać na naszą skórę. Marka ma także w ofercie maski w płachcie, oczyszczającą, nawilżającą i regenerującą, jednak cena 8 zł za taki produkt wydawała mi się lekko przesadzoną. Aktualnie nie używam żadnego produktu do olejowania włosów, dlatego zainteresował mnie ten olej 3 w 1 marki własnej Natura. 150 ml za niecałe 12 zł, a w składzie olej ze słodkich migdałów, oliwa z oliwek i witamina E. Kolejną marką z naturalnymi składami jest Nature Queen. Tego hydrolatu z oczaru wirgijskiego używałam kiedyś na trądzik, ponieważ działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. I ogólnie hydrolaty świetnie sprawdzają się zamiast toników, bo oprócz tonizowania skóry możemy ich też używać np. do maseczek glinkowych. Nowości od marki Uzdrowisko to 2 peelingi kwasowe i jeden enzymatyczny. Żółty kwasowy na niedoskonałości ma w składzie kwas salicylowy, retinol i glinkę. Fioletowy enzymatyczny peeling mus odnawiający dla skóry naczynkowej i trądzikowej zawiera w składzie enzym roślinny z dyni i ficynę, co nasuwa mi na myśl, że ten peeling będzie działał podobnie jak peeling 3 enzymy stołpy. A zielony kwasowy mus rozjaśniający ma w składzie 4 kwasy AHA – jabłkowy, glikolowy, mlekowy i cytrynowy, a także biowitaminę C i glinkę. Już od jakiegoś czasu słyszę o marce Skinimal na YouTubie, ale jeszcze nie miałam okazji testować żadnego z ich produktów. Tutaj znowu zwróciłam uwagę na produkt z witaminą C, tym razem 10%, intensywny krem rozjaśniający, ale dostępne są też kremy z retinolem i peptydami, kwasem hialuronowym, mocznikiem i azeloglicyną oraz sera z cynkiem, niacynamidem i kwasem hialuronowym. Dajcie znać w komentarzach, czy używaliście któregoś z nich, bo wyglądają naprawdę ciekawie. Dodatkowo znalazłam tu jeszcze emulsję myjącą ze skwalanem i kwasem hialuronowym, która powinna dobrze sprawdzić się do delikatnego mycia twarzy rano, oraz tonik z 7% kwasem glikolowym i mleczanem sodu, jednak nie polecałabym takiego produktu na okres wiosenno-letni, ponieważ kwas glikolowy może dosyć mocno podrażniać. Kolejne co tutaj mamy to nowa seria stołpy, która została przeceniona o dosłownie kilka złotych. Mamy tutaj kremy pod oczy, sera, peelingi i kremomaski w 3 odsłonach. Nawilżenie, rozświetlenie i odnowa. Mnie znowu najbardziej zaciekawiła seria rozświetlająca, której głównym składnikiem jest witamina C. Mam wrażenie, że naprawdę dużo marek wypuściło teraz na rynek peelingi enzymatyczne, co w sumie nie jest nic dziwnym, dlatego że im więcej słonecznych dni, tym większe ryzyko związane z używaniem peelingów kwasowych, więc na okres letni lepiej zamienić je na coś delikatniejszego. Idąc dalej, zatrzymałam się przy półce z serią Ziai Naturalnie Pielęgnujemy, która świeciła pustkami. Podobno te kremy są naprawdę świetne, a stosunek ceny do jakości powala. Mamy tutaj też dwa żele do mycia twarzy, tonik, drobinkowy peeling oczyszczający, serum i krem. Z natury wyszłam bez zakupów i skierowałam się do Hebe. Tutaj zatrzymałam się przy promocji na serię Liren, która podobno jest świetna. Serum do twarzy o żelowej konsystencji staje się coraz bardziej popularny w internecie. Zawiera połączenie dwóch form witaminy C, stabilną formę witaminy z zamkniętą w liposomach oraz aktywną formę zapewniającą lepsze wchłanianie, a także witaminę E nazywaną witaminą młodości. W tej serii oprócz serum mamy jeszcze krem i znowu peeling enzymatyczny, który w promocji wychodzi 14 zł. Nowość marki Liren to seria Pech, w której znajdziemy m.in. multiaktywne serum ujędrniające z niacynamidem, witaminą E i 0,3% retinolem, ale nie znalazłam żadnej informacji na temat tego, jaką formułę ma to serum – olejową, żelową czy może jeszcze jakąś inną. W
serii mamy jeszcze złuszczające serum wykładzające z 7% kompleksem kwasów glikolowym, migdałowym i fitowym, krem głęboko nawadniający z kwasem hialuronowym, trehalozą i glukonolaktonem, krem kojąco-naprawczy ze skwalanem, ceramidami i fosfolipidami oraz proteinowy krem odbudowujący. Na promocji aktualnie jest też marka Eveline z serią Beauty and Glow. Tutaj zwróciłam uwagę na delikatny olejek do demakijażu i oczyszczania twarzy, bo chociaż sama nie przepadam za formą olejową w demakijażu, to wiem, że ma ona wielu zwolenników. Mamy tutaj też kolejny peeling enzymatyczny, tym razem połączony też z peelingiem mechanicznym, którego nie jestem fanką. W składzie papaina, bromelaina, orzechy włoskie, aktywny węgiel, ekstrakt z truskawki, pre i probiotyki. W tej serii mamy też standardowo żel do mycia, piankę do mycia, tonik i odżywcze kremy. A na półce wyżej promocja na całą serię Serum Shot, z której tak jak wiele innych osób mogę polecić multipeptydowe serum za 23 zł, które świetnie nawilża i odżywia skórę, a ostatnio uratowało moją cerę po podrażnieniu związanym z wprowadzaniem nowego serum z witaminą C. I jeszcze jeden peeling enzymatyczny z Eveline, tym razem w formie gomasz, czyli w takiej formie rolujących się kawałków produktu. Wydaje mi się, że to również jest coś nowego. Cena niecałe 10 zł. I nowa seria, o której zaczyna się już robić naprawdę głośno, to multi-odżywcza seria z 24-karatowym złotym, filtratem ze śluzu ślimaka i bakuchiolem. A to serum porównywalne już jest do tego wcześniej pokazanego serum multipeptydowego. I ponownie ziaja seria Naturalnie Pielęgnujemy, w Hebe kilka złotych tańsza niż w naturze i to już jest naprawdę hit, że te kosmetyki tak mało kosztują. Marka Skincyklopedia to coś nowego dla mnie i wydaje mi się, że coś nowego w Hebe. I te kosmetyki możecie znaleźć na regale z pielęgnacją profesjonalną. Tutaj znowu mamy serum z witaminą C, ale w dosyć wysokim stężeniu 20%, więc trzeba będzie z nim na początku uważać. A także skoncentrowane serum booster z peptydami, nawilżające serum z kwasem poliglutaminowym oraz 1% retinol w skwalanie. I to, co na ten moment mogę powiedzieć o tych kosmetykach, to to, że mają naprawdę bardzo krótkie składy. A na promocji cena 38 zł wydaje się dosyć adekwatna. Na promocji jest też cała marka Clif i mój ulubiony krem BB, o którym mówiłam Wam w ostatnim filmie. Jedna z Was pytała mnie o SPF tej marki, jednak 35 ml za 78 zł nie przekonało mnie do zakupu. Na tym regale znajduje się też świetna maska do ust marki Pretty w promocji za 18 zł i nic nie nawilża moich ust jak ona, więc szczerze Wam ją polecam. I kolejna super promocja to marka Misha, znowu jeden z moich ulubionych kremów BB i tak jak myślałam, jest bardzo dobrze dostępny stacjonarnie oraz jeden z lepszych SPF-ów, z jakimi miałam do czynienia, ale uwaga, on ma tylko SPF 45. I to moje zakupy i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Do zobaczenia w moich następnych. Pa, pa!